Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj nasz filmik będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części pokażę, gdzie można znaleźć nasze partie, własne partie albo inne partie na Liczesie. A w drugiej części przeanalizujemy, ile zdążymy, tyle zdążymy, ale i partie z naszych ostatnich turniejów, tak? Bo to było zasygnalizowane na poprzednim filmiku, że będziemy to kontynuować. Jak się coś powiedziało, no to powinno się tak zrobić. Dobrze, ja od jakiegoś czasu marudzę, żeby po zakończonym turnieju, może nie bezpośrednio jak nie ma czasu, ale przynajmniej troszeczkę później, obejrzeć własne partie. Jeżeli nie czujemy się na siłach, albo nie mamy, mówię, czasu, żeby dokładnie, samodzielnie to analizować, no to powinniśmy przynajmniej włączyć silnik szachowy. Wtedy może się okazać, że partie, które wydawało się, że mamy przegrane, to silnik nam pokaże, że w jakimś momencie mieliśmy wygraną. Nie wiedzieliśmy o tym nawet. Tam, gdzie wygraliśmy, silnik może pokazać, oj, przez większość partii albo przez jakiś czas mieliśmy przegraną, też nie mieliśmy o tym świadomości, albo że na przykład przegraliśmy, poddaliśmy się w pozycji remisowej. Też tak może być. No i z każdej partii wyciągamy wnioski, już o tym się uczyliśmy, no i żeby następnym razem czegoś takiego, jakichś tam błędów nie popełniać. Jeżeli na przykład, nie wiem, 10 razy zobaczymy, że nie zauważyliśmy jakichś widełek, to za 11 razem mamy naprawdę duże szanse, że te widełki zobaczymy. Jak jesteśmy na własnym profilu, klikamy na własną nazwę, o, i mamy własny profil, no i partie są, no tu mamy różne rzeczy, tak, tu mamy jakim tempem, jaki ranking mamy, przy jakim tempie, ile partii rozegranych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy, jak się nasz ranking zmieniał z czasem, a nasze partie mamy tutaj. No i partie są ułożone tutaj chronologicznie, czyli ostatnia jest partia, która była ostatnio rozegrana. Klikamy na tę partię. No akurat ja swoje partie oglądałem przez silnik i zazwyczaj powinno się tu chyba pojawić coś takiego, poproś analizę, taki niebieski kwadracik i na to klikamy. Ja tutaj włączę. O, już ja to oglądałem, już analiza jest, tak, ale jakby się nie pojawiła, no to coś takiego, jak tu mamy analizę, tutaj klikamy, tu mamy analizę komputerową, włącz, wyłącz i włącz, jakoś tam w pewien sposób pewnie odświeżamy, no i tu się powinien pojawić właśnie taki niebieski, w takim kolorze napisz, włącz analizę. Ja u kogoś innego sprawdzę, społeczność, kluby, z naszego klubu Oki z Żukową. O, Dima. Na Dimę klikniemy. No i u Dimy to w ten sposób partię na jakąś dłuższą, bo tu coś tam zaczynał i okej. Okay. No i o, tu jakaś treningowa moja z Dimą. No i silnik nawet był już włączony. Jakąś bez analizy. O, może tu nie będzie analizy. O, jasne. No i jest ten niebieski napis. Poproś o analizę komputerową. Włączamy analizę i komputer już nam tutaj wszystko, silnik szachowy nam to analizuje. Trzeba kilka sekund poczekać. No, tu widzimy akurat, no i zobaczcie, prawie w każdej partii jest coś takiego, że jedna strona ma prawie ciągle przewagę, no i jest taki moment, gdzie losy partii mogły się odwrócić. No, a tutaj te momenty były bardzo często, tak? I nie załamywać się psychicznie za szybko, nie poddawać się, tylko trzeba zawsze mieć nadzieję, że a może się jeszcze uda wygrać, a może się jeszcze uda przynajmniej zremisować, bo partia szachowa roi się od motywów taktycznych i przeciwnik może coś nie zauważyć, bo jest tylko człowiekiem, my to zauważymy, no i możemy, o, widać, tu był pewnie taki moment, jeżeli nas silnik nie okłamuje, że mogliśmy to sobie odwrócić losy partii na naszą korzyść. Czarne mają wygraną pozycję, bo z tym królem jest wielki problem, no i czarne pojechały, komputer mówi, powinny tutaj zbić, tak, strzałka jest, pojechały E5, no i komputer mówi, że o, że teraz już losy partii się odwracają, bo lekką przewagę już mają białe. Oczywiście
pozycja jest mega skomplikowana i nie będziemy tego oglądać. Ale mówię, partię na spokojnie oglądamy od początku i patrzymy, co komputer mówi. Jak my czegoś nie zauważymy, to komputer nam powie, oj, tu trzeba było skoczka zbić. Tak. I jakieś wnioski zawsze z tego możemy wyciągnąć. Dobrze, moi drodzy. Teraz przechodzimy już do partii, bo już wiemy, gdzie partię szukać, jak włączać silnik, jakie wnioski z tego wyciągać, a teraz partia z naszego turnieju. Tak? Też wyłączam silnik. No i całej partii do pani nie będziemy oglądać, bo mówię, ja się też na tym tak nie znam. Jakieś tam warianty debiutowe i tak dalej. Bardzo skomplikowana partia była, ale kilka takich, nie wiem, dwie, trzy myśli, żeby z tego wyłowić. Jakieś wnioski, żeby już na przyszłość o takich jakichś tam rzeczach pamiętać. Dobrze. My uczyliśmy się partii włoskiej, gdzie goniec tutaj jedzie. Ja mam tak, myślę, że warto albo trzeba, jak się uczymy jakiegoś debiutu, żeby ten wariant kilkanaście, tam 20-30 razy powtórzyć, bo przeciwnik zawsze nas może czymś zaskoczyć, a my wdrażamy się w ten debiut, lepiej to czujemy, tak? I o co w tym wszystkim tutaj chodzi? Dlatego oczywiście nie ciągle i nie zawsze, ale jak się czegoś nowego uczymy, to trzeba w praktyce przerobić niejako, tak? Okej, okay, białe tak nim pojechały, mówi, ale coś innego też oczywiście można. I czarne pojechały bardzo agresywnie, bo tu pewno dróg się dla figur otwiera. To nie podejmuje się oceny. Czarne chyba tak nie grają, arcymistrzowie tak nie grają, ale w blicu na naszym poziomie, jak czarne myślą, że są lepsze w kombinacjach, to oczywiście mogą tak zagrać, tak? Narzuca się zbicie pionka. Czarne też tutaj mogą zbić, ale wtedy my też robimy super atak na tego pionka, bo hetmana stawiamy naprzeciwko króla przeciwnika. Jak skoczek się cofnie, tak, to... O, coś mnie tu nie słucha. Okej. Mówię, to jest bardzo skomplikowana pozycja i jest nad czym się zastanawiać. Tak? Jakby broniły skoczka, to czarne to atakujemy, skoczek się cofa. I mówię, my mamy inicjatywę, bo my możemy szybciej roszady zrobić, król nie będzie w centrum, a czarne mają do roszady jeszcze dwa posunięcia, tak? Czyli możemy otwierać pozycję w centrum, jeżeli jesteśmy bliżej roszady, albo jeżeli mamy zrobioną roszadę, a przeciwnik jeszcze nie, tak? Albo nie powinniśmy otwierać centrum, jeżeli mamy daleko do roszady, a przeciwnik już zrobił roszadę. Takie są ogólne zależności i to się zazwyczaj sprawdza. Okej, no białe się przestraszyły i uciekły gońcem. No i czarne, myślę, że prawidłowo zablokowały centrum, tak? I teraz mamy taki moment, że mamy jeszcze troszeczkę, sporo czasu tak naprawdę, jeszcze w takiej partii i musimy pomyśleć, gdzie powinien odejść ten skoczek. Każdy wariant powinniśmy przejrzeć, mówię na szybko oczywiście, tak jak zegar zrobimy, o, tak dookoła. To pole wydaje się dobre, bo skoczek jest broniony przez pionka i przez gońca, tak? Czarne mogą tu oczywiście zbić, ale mówię, mamy ten atak w drugą stronę i wydaje się, że chyba żadna krzywda nam tutaj się nie powinna stać, tak? Nawet jak czarne uciekną, to możemy te figury powymieniać i później możemy myśleć nad odbiciem pionka, bo szybciej rozwiniemy te figury, tak? Okej. Okay. Drugie posunięcie, jak zegar chodzi, to tu nie można, tu. To jest słabe. Bo nie dość, że tak czy siak tracimy pionka, w innych wariantach też, ale teraz nie ma miejsca, żeby tego pionka starać się odbić. Hetman nie może wjechać do gry, tak? Czyli to jest na pewno złe. Tutaj, moim zdaniem wolne, to już by było lepsze, no ale tragedia to nie jest, tak? Bo nie tamuje tego pola dla hetmana. Na przeszłości przez pole D2, ewentualnie A3, ten skoczek gdzieś tam może wjechać. Czasami można się cofnąć. Dobrze, szybciutko, to pole, no od razu powinniśmy sprawdzić, czy skoczek będzie miał gdzie uciec, jeżeli pionek go zaatakuje. Nie może, nie może, nie może, nie może. Koniec, po skoczku. Czyli już widzimy, że tutaj nie jedziemy. Zawsze powinniśmy sprawdzić, czy mamy jeszcze dalszą drogę ucieczki, tak? Ostatnie pole, tu i tak Martyna pojechała.
to chyba było lepiej, ale myślę, że też tu nie jest żadna tragedia, jak tu się pojechało. Okej, okay, goniec wprowadzony. Ciągle myślę, że białe chyba mogły zrobić tę roszadę, tak mi się wydaje, bo ciągle jest ten wariant, jak tracą pionkę, no to wtedy hetman E2, wieża E1 ewentualnie i jest nacisk po linii E na króla przeciwnika. D3 oczywiście też można było jechać, tak? Też nie była katastrofa. To było bardzo dobre posunięcie. Super rozwój, elegancko i białe myślą o rozwoju, nie tam o zdobyciu jednego pionka, może być. I teraz myślę, że to jest decydujący błąd białych. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony ja rozumiem zamysł białych, bo denerwowały być może je te pionki. No i białe chciały te pionki zaatakować, wymienić. Tak to jest, jak przeciwnika pionki kontrolują centrum, to staramy się je zaatakować, tak, żeby je rozbić, powymieniać. Ale tu akurat trzeba było jechać D3, a nie C3. Dlaczego? Dlatego, że bicie nie jest w szachach obowiązkowe i czarne rewelacyjnie pojechały tym pionkiem do przodu. No i teraz, szczególnie w bicu, no, jest katastrofa po stronie białej. Dlaczego? Dlatego, że ten malutki pionek, który na początku był warty 1 złotówkę, teraz jest warty dużo, dużo więcej, ponieważ paraliżuje pozycję białych, rozbija te wszystkie figury, one ze sobą nie współpracują. To jest taki, jak takie słowo, kołek wbity w pozycję przeciwnika, nie wiem, tak mi się skojarzyło, bo ten pionek nie może walczyć o centrum, no bo czarny kolega go tamuje i nie może bronić sąsiada na E. Przez to nie może goniec wjechać, ma bardzo trudny rozwój. Jak goniec nie może wjechać, to wieża nie może wjechać. Po tej linii to w ogóle to też, jakby ten pionek gdzieś tam poszedł, wieża też nie ma perspektywy, bo wszędzie tu czarne figury, każde pole kontrolują, żeby ona mogła gdzieś wjechać. Hetman też nie ma gdzie wjechać, może E1, ale to pole też by chciała wieża, tak? Czyli to i tak czy siak jest nieszczęśliwy wybór. I białe mogły to jakoś tutaj walczyć, ale to tylko komputer widzi, jakiś goniec D5, coś takiego, ale my w partii błyskawicznej, no to dla nas to jest katastrofa, tak? W ogóle. To jest bardzo trudna pozycja dla człowieka do grania. Martyna coś musiała zrobić i taki odruch samoobrony, a tutaj mam katastrofalną pozycję, a może mi się uda w widełki zrobić. Myślenie jest okej, tak? Mówię, komputer coś innego tu by znalazł, ale to nie jest takie proste. Ale nie Zosią te numery, Zosia widzi widełki, roszada została zrobiona. No i teraz Martyna już tu nie dawało spokoju, no i wiedziała, że trzeba tego pionka zbić, bo inaczej figury się nie rozwiną. No i zaatakowała tego pioneczka. Czarne mogą tego pionka obronić i muszą tego pionka bronić, bo to jest teraz tak mega ważna figura z ich strony. Powinny proste rozwiązanie. Tak, żeby jakaś figura czarnych broniła tego pionka. Goniec G4. Hetman się patrzy na pionka i mówi, oj, nie zbijecie mi tego pionka teraz, tak? Ja tego pionka bronię. Ewentualnie, mówi hetman, pojadę jedno pole do przodu i wieża, ta wieża na przykład, pojedzie tu i też będzie bronić, tak? A hetman będzie miał inne zajęcia być może, tak? Czyli trzeba było bronić. Koniecznie. I znowu, nasz biały hetman jest zaatakowany, nie można go zasłonić, bo ten goniec robi wspaniałą pracę na tej przekątnej. Odruch jest albo gdzieś hetmanem uciec, gdzieś tu, a tu też no tu pionka broni, ale to jest taki słaby hetman, który pionka broni tylko. To jest, albo tym wrócić. Tak czy siak, pozycja jest bardzo ciężka. Tak? No, może jeszcze tu, a tak też ciągle się trzymać tego posu, tego miejsca, ale to już nie jest proste, to są jakieś inne czarne mają posunięcia, tak? Trzeba było bronić i praktycznie dla białych to jest bardzo ciężka pozycja, tak? Ja może silnik włączę, jakby, co by się stało, jakby tutaj pojechały. No i dajmy na to, żebyśmy się cofnęli, bo tak jest odruch, tak myślę. Co mówi silnik? O, silnik mówi 5,5, tak? Czyli ponad wieżę przewagi mają czarne w momencie, kiedy figura żadna nie została zbita.
no dopiero będzie strata pionka za chwilę dla białych, ale przewaga jest ponad wieży. Czyli zobaczmy, jak ważne jest ustawienie figur, nie tylko czy ja mam więcej pionków, hetmana, czy skoczków, czy wieży, ale ustawienie. I tu komputer policzył, że czarne mają tak dobre ustawienie, a białe tak kiepskie ustawienie przez tego pionka, że czarne mają już przewagę wieży praktycznie, tak? Czyli materię przekuł na czas, bo lepiej to ładniej jest rozwinięte wszystko. Okej. Okay. To jest taki nasz pierwszy wniosek i Zosia nie broniła tego pionka, a to powinien być oczko w głowie całej pozycji. Okej, okay, tylko Zosia chciała tego gońca tu zbić, no ale nie zmartwiłam te numery. I teraz sytuacja się odwróciła i tak naprawdę, oj, i tak naprawdę już białe mają przewagę, tak? Bo mają przewagę pionka, no i te figury niedługo, tak jak sprężyna, eksplodują do przodu, tak? No i ja tu widzę już widełki chyba. O, wyłączymy te strzałeczki, bo to każdy mądry jest, jak widzi strzałeczki. Ale są widełki. Prawda? Są widełki. Goniec ucieka, bijemy skoczka, skoczek ucieka, bijemy gońca. Być może byłoby tak, żeby goniec bił pionka, pionek i hetman wiedzie. Tak, czyli nie za darmo. Ale rozwiązujemy zadania, bo wtedy jeżeli kilkadziesiąt zadań takich rozwiążemy i tu widzimy pionka, tu dwie lekkie figury, no to nam w głowie sobie przypomnimy coś takiego, o, widełki, taka myśl w sekundę przyjdzie do głowy, tak? Okej, okay, a tu białe pojechały hetmanem bardzo ryzykownie, ponieważ podjechały pod czarnego gońca, tak? Czyli narzuca się, przed chwilą było widełki, teraz wiązanie. I jak odjedziemy skoczkiem, tracimy hecia. Naturalnie, że białe by zbiły hetmana, ale teraz zobaczmy, taka ciekawa rzecz, czyli taki drugi motyw dzisiejszej partii, za chwilę będzie, no, myślę, że najlepiej chyba zbić pionkiem, bo wieża od razu wkracza do gry z atakiem na hetmana. Hetman tu nigdzie nie może uciekać, ma jedno pole. No i zobaczcie, z jednej strony hetman może burzyć pozycję przeciwnika, jak się wedrze do obozu, ale tutaj raczej ten hetman sam wszedł do paszczy lwa. Dlaczego? Dlatego, że czarne mogą na niego polować. Tak? On jest też okrążony przez czarne figury. Wydaje się, że ma dwa pola ucieczki. Nie wiem, co komputer mówi, ale ma dwa pola ucieczki, czyli moim zdaniem, tak na szybko, czarne powinny go atakować i bronić tego pionka, bo te dwa pionki wiszą. Biały hetman ma dwa wyjścia, których co może zrobić, żeby nie zostać zbity. Tutaj chyba złe, bo chyba nie ma gdzie uciec. Wszystkie pola, spójrzcie na spokojnie, wszystkie pola są kontrolowane. Żeby za darmo nie zginąć, no to pewnie by wieżę zbił. Tak, żeby nie za darmo, tylko za wieżę. To zawsze coś. A jakby, moi drodzy, tu odjechał, to co? To chyba tu idzie atak też. Albo tu. No nie wiem, ale musi bardzo, bardzo, bardzo uważać. Tu idzie atak, jak tu zbije, to też padnie, bo ta wieża go złapie. Tak. No może ewentualnie tu uciec. I nie wiem, czy będzie uratowany, czy nie. Czarne mają w każdym razie, myślę, że powtórzenie pozycji, jeżeli czarne nie będą się czuły na siłach, albo remis będzie im wystarczał do czegoś tam, jakiegoś pierwszego miejsca, to mogą chyba tego szantażować i będzie powtórzenie pozycji, będą szantażować białego hetmana. Czyli pierwszy motyw to ten pionek, który kołek pozycji przeciwnika. Drugi motyw to, musimy się śpieszyć, to złapanie hetmana. Mogło coś takiego być. No i jeszcze tu było związanie i widełki, tak? I teraz, mówię, wszystkiego nie oglądamy, już bateria pada i teraz filmik też nie ma być zbyt długi. Po tu jakimś małym zamieszaniu okazało się, że białe mają wygraną pozycję, bo mają figurę i pionka przewagi. No widzimy tutaj, tak?
jest goniec przewagi i pionek przewagi. Po prostu. No i czarne gdzieś tam do rogu jadą. A, tu jest cel. A już chyba wcześniej mogły zbić tego pionka. Widać, że czarne tak planują, widzą takie różne rzeczy. Mówię, troszeczkę dokładności brakuje, ale to jest normalne przy tej ilości partii. To nic takiego. Białe też to zauważyły, odpowiedziały sobie na pytanie, a po co czarne tu jechały? O, żeby pionka zbić. Bronimy pionka, chociaż wcześniej mógł być zbity, ale mówię. Teraz. I teraz mi się posunięcie czarnych bardzo podoba, bo to jest taka pułapka. Białe mogą pomyśleć, oj, czarne podstawiły gońca, ale nie, bo tak naprawdę hetman wisi. Tak, i czarne by miały wygraną pozycję. Nie wiem, czy to było świadome, czy nie. Myślę, że tak. Później tam najwyżej czarne o tym zapomniały, ale motyw bardzo fajny. Tak, odruch. O, bijemy. Ojej, przegraliśmy. Tak, mogło tak być. Bardzo ciekawe. I teraz goniec pada. Tak, trzeba było zbić gońca. Albo tu gońcem naszym, albo hetmanem. Mamy, odzyskujemy jakiś tam materiał i mamy szansę na remis. To się nie stało i białe wykonały chyba najlepsze posunięcie, ponieważ inaczej tego pionka, tego gońca by nie broniły. Teraz dwie figury bronią, czarne dwie atakują, ale białe dwie bronią, tak? Czyli już jest lepiej. No, czarne zbiły pionka, jasne, i muszą walczyć. Teraz wieża broniąc tego gońca, musi na tej linii gdzieś zostać. Tu nie może, tu nie może, tu nie może, tu nie może. Tu nie może, bo hetman zbije. Tylko tu. To chyba było jedyne posunięcie. No ale czarne muszą wtedy, mają przegraną pozycję. Jedyna szansa dać mata białemu królowi. Czyli trzeba było jeszcze pionkę F uruchomić. Wieżę do ataku. Te figury są blisko białego króla. Hetman jest daleko, ale patrzy się na tego króla też. Tak? Można praktycznie mogła być jakaś szansa, żeby jeszcze tutaj namieszać. To jest praktyczna gra. Ale białe nie zauważyły postawki wieży i czarne też nie. Zobaczcie, z dwóch stron ten sam błąd. Ja podstawiam, a ty nie widzisz. Tak? I tu już pozycja była no równa moim zdaniem. Nie wiem, co komputer dokładnie mówi. Białe mają dwa pionki przewagi, ale czarne mają przewagę jakości, czyli gdzieś koło remisu. No i teraz czarne mają wygraną. Co się stało? Proszę Państwa, no tu tak się zmienia wynik meczu. I czy pada? Nie, skoczek jest pod biciem. Ja myślałem tutaj już bić. Okej, już nie będę mieszał, czas nas goni. O, bardzo dobre ucieknięcie, jasne. Jakby gdzie indziej uciekły. A nie, tu jeszcze można bić. No, czarne miały wygraną moim zdaniem tutaj. Jasne, i do ataku wieża. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super. Jasne, rewelacja. I to moim zdaniem jest błąd. Mówię, pozycja jest bliska remisu. Białe muszą jechać pionkami, a czarne mogą myśleć o tym, że król białych jest osłabiony. Tak? Ja bym pomyślał, taki mój odruch, hetman tu, szach, z F4, król gdzieś tam ucieka, no i później wieża z szachem idzie. Jeszcze skoczka mamy niedaleko, możemy o matach myśleć, tak? A białe muszą się przed matami bronić i jechać tymi pionkami do hetmana, po prostu. A to jest wolne posunięcie, takie strachliwe troszeczkę. Myśmy pozytywnie, idziemy do ataku, no i wieża padła. Mówię, jak coś się sypie, to się już sypie. Jak jest zły plan, to się, albo nie możemy znaleźć planu, to się sypie. Bardzo ładnie, że białe widziały podwójne uderzenie. No i białe mają wygraną pozycję. Na końcu jeszcze takie coś. No i teraz jest mat oczywiście, tak jak w partii. Ale jakby białe wykonały głupie posunięcie, a mówię, wszyscy są ludźmi i popełniają błędy, to mamy remis. Nie ma się co poddawać za szybko, bo mamy remis i król nie ma gdzie uciec, tak? I w partii na zawodach możemy zareklamować remis. Trzykrotne powtórzenie pozycji albo wieczny szach. Ok? Czyli podsumowując, moi drodzy, na dzisiejszym filmiku nauczyliśmy się
jak i gdzie oglądać nasze partie. Tak, tutaj partie włączamy i powinien nam tu się analiza partii, niebieski napis, włącz, poproś o włączenie czy analizę, coś takiego. Klikamy i nam wszystko się pokazuje. Wiemy, po co to jest, tak, wiemy, jak tego szukać. Jak się nie pojawia, to czasami tutaj włączamy, wyłączamy i wtedy to tu się zawsze już pojawi. Po drugie, obejrzeliśmy jedną partię, mówię następne kiedy indziej, bo ja nie chcę, żeby to za długo było, bo to nuży wtedy. Lepiej krócej, a lepiej, a nie długo, a później mało kto to ogląda. No i był motyw, taki kołek w pozycji przeciwnika. Nauczyliśmy się, że nie tylko ważne jest, ile kto ma figur jakich, ale jak one są ustawione. Białe były sparaliżowane, czarne miały dużo przestrzeni, mogły robić co chcą. Komputer ocenił przy równowadze materialnej jako plus 5 dla czarnych. Później się nauczyliśmy, że trzeba widzieć motywy. W blicu to jest iż szybkich najważniejsze widełki. Tutaj było związanie. Później się nauczyliśmy, tu był taki wariant, że hetman może, jak wjedzie do obozu przeciwnika, nabroić u przeciwnika, zrobić popłoch, ale może też paść w pułapkę. Tak. I tutaj w niektórych wariantach już ten hetman ginął. Tak. A my powinniśmy na takiego hetmana też starać się zapolować, jeżeli to jest możliwe. Okej, mówię, ja nie wiem, jak tam komputer powie, ale to... No i nauczyliśmy się też, bardzo ładna pułapka, o, koniec związany, jeżeli odruchowo zbiją, no to tracą hetmana. Taki, moi drodzy, mamy plan, mamy coś w głowie, ale jak mamy mało czasu, no to jedziemy szybko, bo czas jest ważny. Ale jeżeli mamy trochę czasu, weźmy trzy oddechy i po posunięciu przeciwnika pomyślmy, co się zmieniło, żeby przeciwnik chce jakąś pułapkę zrobić i tak dalej. Jakbyśmy trzech oddechów nie wzięli jako białe, to byśmy to zbili, byśmy stracili. Tak, mamy plan, ale nie robimy tego od razu. Pomyślmy troszeczkę, tak, czy to na pewno jest dobre. Co się zmieniło? Ok. No i był moment, gdzie czarne miały wygraną pozycję. Tak, czarne miały wygraną pozycję, a później znowu białe, później koło remisu, później znowu białe i tak dalej, i tak dalej. No i walczymy do końca. Mówię, jakby było głupie posunięcie, to byłby remis. Czyli musimy wierzyć w to, że a może przeciwnik jest człowiekiem, na pewno popełnia błędy. W każdej partii, prawie każdej, roi się od motywów taktycznych, związani, ataki z odsłony, widełki i tak dalej, i tak dalej. I coś tam będzie prawdopodobnie jakaś szansa. Jeżeli nie na wygraną, to chociaż na remis. No dobrze, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Do usłyszenia chyba w czwartek. Kończymy.